SK Info. Faceci w kominiarkach, strzały i błyskawiczne zatrzymanie. Sceny jak z filmu akcji w centrum Warszawy. Pić albo nie pić? Oto jest pytanie nad Wisłą. Odpowiedź już znamy i o niej za chwilę. Będzie też pojedynek gigantów Jankes kontra Paweł Fajdek. Do zobaczenia tylko u nas. To jest SK Info. Piotrek Bukowski, zapraszam na SK Info. Zaczynamy od spektakularnej akcji policjantów z CBS-u. Trzej obcokrajowcy poszukiwani przez Interpol i FBI zatrzymani w Warszawie. Mieli handlować narkotykami i prać brudne pieniądze. W Polsce próbowali kupić 50 kg kokainy. Cała akcja trwała niecałe 10 minut. Policjanci otrzymali informację od amerykańskich służb specjalnych, że w Warszawie ma dojść do spotkania osób zamieszanych w handel dużą ilością narkotyków i pranie brudnych pieniędzy. Mężczyźni byli poszukiwani w 190 krajach świata. Do zatrzymania doszło jednocześnie w Polsce i w USA. Zatrzymani przez polską policję czekają teraz na ekstradycję do Stanów. SK Info. A teraz informacja ważna dla wszystkich, którzy lubią wypoczywać nad Wisłą w Warszawie. Picie alkoholu na bulwarach. Wolno czy nie? Na sądową batalię w tej sprawie zdecydował się Marek Tatała, którego strażnicy przyłapali na piciu piwa. Zdaniem sądu złamał prawo, ale kary nie poniesie. Uznaje za winny. Marek Tatała przekonywał, że na bulwarach można pić alkohol, bo to nie ulica, dlatego zamiast płacić mandat oddał sprawę do sądu. Sędzia stwierdziła jednak, że miejsce, w którym pił, mieści się w definicji ulicy. Mężczyzna nie do końca się z tym zgadza. Jestem bardziej zaskoczony, ponieważ ta argumentacja, która przede wszystkim opierała się na argumentacji językowej, bardzo mnie zaskoczyła. Jednocześnie ten sam sąd przyznał, że wyrok nie przesądza, czy picie piwa na bulwarach Wiślanych jest, czy nie jest dopuszczalne. Sprawa niebawem ma trafić do drugiej instancji. SK Info. Cztery zniszczone samochody, 10 osób poszkodowanych, pożar i wyciek groźnej substancji. To wszystko w tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Na szczęście to tylko ćwiczenia, choć wszystko wyglądało bardzo realistycznie. A ćwiczyli policjanci, strażacy, Straż Miejska i pogotowie. Łącznie 50 osób sprawdzało, czy w tunelu, który niebawem ma zostać otwarty, da radę przeprowadzać akcje ratunkowe, nawet te bardzo skomplikowane. SK Info. Tu też wszystko było pod kontrolą. W imię nauki puszczono z dymem mieszkanie na 4. piętrze wieżowca w Sosnowcu. Mieszkanie najpierw umeblowano, a później podłożono ogień. Wystarczyło 10 minut i z mieszkania zostały tylko zgliszcza. Temperatura w środku dochodziła nawet do 800 stopni Celsjusza. Podczas każdych z tych pożarów testujemy inne sposoby zabezpieczenia klatki schodowej, która ma albo umożliwić ewakuację, albo wykluczyć dany sposób jako ten, który nie nadaje się do ewakuacji. Z ogniem nie igrano tutaj na próżno. Naukowcy chcieli dokładnie sprawdzić, co dzieje się w środku takiego mieszkania podczas pożaru. SK Info. Teraz w SK Info Warszawa i olbrzymie pieniądze. 175 tysięcy... złotych. Tak wygląda to w jednym kawałku, jeśli jest zmielone. Natomiast jeśli chcecie zobaczyć te pieniądze w całości, albo na przykład miliony monet w jednym miejscu, to wszystko do zobaczenia w Warszawie, w Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego. To miejsce odwiedziliśmy z kamerą. W centrum można zobaczyć najstarsze monety oraz najprawdziwsze podróbki pieniądza. Wszystko w nowoczesnej oprawie. Każdy może też dotknąć sztabki ze szczerego złota. Więc dwoma rękoma, jedną próbowałem, nie udało mi się, ale dwoma rękoma przy pewnym wysiłku jak najbardziej jest to możliwe. Oficjalne otwarcie Centrum Pieniądza 14 maja w Noc Muzeów. SK Info. Straszył przez prawie 40 lat. Teraz wypięknieje. W Krakowie ruszyła rozbiórka części słynnego szkieletora. Prace przy 24-piętrowym budynku przerwano w 1979 roku. Od tamtego czasu stał i niszczał. Teraz w jego miejscu powstanie nowoczesny wieżowiec. Pierwszy etap budowy ma się zakończyć w połowie 2018 roku. SK Info. Trochę wcześniej Aleksander Doba chce dotrzeć do Nowego Jorku. Słynny podróżnik zaprezentował właśnie swój nowy kajak, którym w 4 miesiące chce przepłynąć Atlantyk. Jak mówi, strachu nie ma, bo czego tu się bać? To tylko ocean. Przecież się do tego przygotowywałem przez wiele lat. Jestem turystą kajakowym i to jest moja pasja i to robię z przyjemnością. Podróżnik na pełne morze wyruszy 29 maja. Razem z Olem, bo tak nazywa się kajak, mają do przepłynięcia 6 tysięcy kilometrów. SK Info. Wszelkie rekordy chciał bić też Jankes, który w tym tygodniu wymiatał w Poznaniu. Stanął do rywalizacji z mistrzem olimpijskim młodziarzem Pawłem Fajtkiem. Jak to się skończyło? Zobaczcie sami. Jankes plan miał prosty. Pobić rekord świata, między innymi. Mojego ciedziada masz mu damskie o wadze prawie dwukrotnie mniejsze. Okiem eksperta, czyli mistrza świata, prawie się udało. Prędkość była tak ogromna, że po prostu moc się stopił. SK Info. A ten maluch brudnej roboty się nie boi. Nazywa się Mobi Robot, a zrobiony został przez studentów Politechniki Wrocławskiej. Mobilny robot inspekcyjny zmieści się w prawie każdą rurę i szczelinę. Dzięki niemu będzie można sprawdzić, czy w kanalizacji wszystko działa jak należy, samemu siedząc na świeżym powietrzu.
SK Info. Czegoś takiego jeszcze nikt na świecie nie zrobił. Pierwsi byli naukowcy ze Szczecina. Przeprowadzili największy na świecie kontrolowany wybuch azotu. Do aluminiowej beczki wypełnionej ciekłym azotem wrzucili specjalny balon wypełniony wrzątkiem. Wszystko poszło zgodnie z planem, czyli z dymem. Na szczęście tylko na chwilę. Nikomu nic się nie stało. SK Info. I jeszcze w SK Info bananowy song z Łodzi. I to bardzo dosłownie, bo chodzi o piosenki grane na bananach. Wykonywali je uczniowie podczas Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki. Do adaptera Leonardo podpięte zostały kable. Adapter podłączony do komputera, a kabelki do bananów. Dzięki temu można było na nich grać. Ciekawe tylko, czy jak banany są bardziej dojrzałe, to dźwięk też jest bardziej soczysty. Trzeba będzie spróbować. To był serwis SK Info. Do zobaczenia za tydzień.